Witajcie, nazywam się Łukasz. Jestem zajmowany fotografem. Nawet mam takie plany biznesowe. A jesteście na moim kanale. Chciałem Wam pokazać aparat, na który bardzo długo czekałem. Użytkuję już go z miesiąc czasu. Byłem z nim w Polsce na urlopie. Czekajcie, odepnę pasek. Pakarda. Pasek odpinam, żeby było wygodniej. Jest to Nikon ZF. Bardzo lubię ten aparat, bardzo na niego czekałem. Jak wyszedł ZFC, bardzo czekałem na ten aparat. On mi zastępuje zabawę, no to pokażę Wam, jakim aparatem. Dajcie mi sekundkę. Potrzebowałem sobie doświetlić. O, pokażę Wam. To jest aparat, który bardzo lubię. To jest Pentax KM. I tutaj nie mam obiektywu, bo ja ten obiektyw mam tutaj w przejściówce do Nikona Z. Ja często biegam. Tutaj mam 40 Nikona. Ja wziąłem ten aparat właśnie, żeby o, tak z nim biegać. Tu mamy obiektyw do Pentaxa. 50 1.7. On normalnie był tutaj, znaczy tak sobie z nim biegałem. O. I tutaj ta 50 mi świetnie Pentaxa świetnie mi zastępuje Nikon ZF. Pokażę Wam nawet to w ten sposób. O. Dawno nie ściągałem, jak się tutaj ściągnąć ten obiektyw. A, tu mam przejściówkę. Tutaj zdejmę obiektyw. O. O. Ten zestaw wyglądał tak. To wygląda tak. Nikon. Taki pokrowiec szukam do tego mojego Nikona, ale jeszcze nie znalazłem fajnego. Jestem w trakcie namierzania. O. Żeby były podobne odczucia, żeby były. To jest, wiecie co? Ten zestaw i to ten jest cięższy. Jak ktoś narzeka, że o Boże, kiedy aparat jest ciężki, niewygodny do trzymania, to ten Pentax waży więcej. Autentycznie, ten zestaw jest cięższy od tego. Ja bardzo lubię te manualne, jeszcze żeby ten miał Nikon o, takie wyzwalanie, ale nie można mieć wszystkiego. Naciąganie zdjęć. Mamy tutaj podobny spust w Nikonie ZF. Ja tutaj mam guziczek przykręcony. Fajnie wygląda, brakuje tego naciągania, nie? No ale to jest aparat cyfrowy, a to jest zwykły na film. I jak wezmę te dwa, to waga jest taka sama, ergonomia jest taka sama. Czuję, że ma się tą ergonomię sprzed lat. Także. Wszystko dla mnie się zgadza, dla mnie jest rewelacyjne i to, że możemy tak zasłonić ekranik, jest dla mnie rewelacyjne. Aparat ma AF prawie taki jak Z9, którego mam tutaj. Zobaczcie, różnica wielkości. On, to na spacery się dużo lepiej z tym chodzi. Ja nie widziałem jakiejś różnicy, żeby on działał gorzej. Jest ten sam procesor, niby te same algorytmy, no ale matryca jest mniejsza, ma mniej punktów AF, bo to jest matryca Z6. Ja, a Nikon Z6, 2 za milion na ten aparat i ten aparat chyba ze mną zostanie do końca jego dni. Ja nic lepszego nie potrzebuję. Nawet jak wyjdzie nowsza wersja, to mi to nie robi. To jest dla mnie wystarczające. Do tego, co mam. Tym bardziej, że to jest prawie to samo, nawet mamy też te N-Loga, mamy także rewelacyjnie, spokojnie. Ten aparat się nadaje do wielu rzeczy. Jest mniejsza matryca, jest matryca Z6, no i szumy są dużo lepsze, dużo mniejsze. Powiem Wam, że tutaj ISO 3200 wygląda jak tutaj ISO 8000. Tak bym to porównał, że tutaj ISO 8000 jest taki jak w Z9 ISO 3200, więc nie dziwię się, że ślubniacy rzucili się na ten aparat, tylko narzekają. Nie wiem po co, ślubniacy, po co narzekacie? To nie jest aparat dla Was. To nie jest aparat, że musi być ergonomia, 50 lat, ja wiem, macie głosy, że rozumiecie, że to jest
aparat wzorowany na takich aparatach, w tym też śluby kiedyś robiono, też po tyle godzin na filmie. Ale mamy pinch-out lat ergonomii i ten aparat powinien wyglądać jak ten, tylko powinien mieć funkcjonalność Z8 do trzymania. No. Sorry, no. To nie jest aparat dla Was. Ma lepsze AF niż Nikon Z6II. Dlatego się na niego rzucacie. Krytyka jest Wasza nieuzasadniona, jest bez sensu. Ma nawet dwa sloty na karty. Tak wiem, że nie jest XQD, tylko jest jeden SD, drugi microSD. Ale mi to nie robi. To jest aparat dla mojej przyjemności do chodzenia na spacery, do fotografowania dla mojej przyjemności. Na zlecenia też go pewnie będę wykorzystywał. Bo czemu nie? To jest bardzo świetny aparat. Masz wszystkie parametry Z6 plus część funkcji z Z9. Nawet ma więcej, bo ma ten pixel shield czy coś takiego. Także tak to bierze i wygląda. Bo to moje takie nagranie jest może trochę chaotyczne, ale jest przekór tym wszystkim malkontentom, co im się wszystko nie podoba. Dla mnie ten aparat jest idealny. Tutaj mieliśmy Pentaxa KM. Odłożę go sobie tutaj. A porównamy go teraz z Praktika BC1. I znowu zestaw waży podobnie. No, Praktika jest troszeczkę lżejsza. Pentax jest tej samej wagi co Nikon ZF, tak na wyczucie, a Praktika jest trochę mniejsza, ale znaczy jest to samo wykonanie, gdzie praktycznie są identyko. Także dla mnie jest rewelacja pod tym względem. Też bardzo fajny aparacik. Zacząłem robić na filmie trochę, ale ta sama ergonomia. Widzicie, jak się trzyma, to ta sama ergonomia jest. ZF się trzyma lepiej, bo ma ten minimalny grip, więc trzyma się lepiej. Tutaj jest ta sama ergonomia, ta sama funkcjonalność. Bardzo lubię te aparaty. Problem taki, że nie mam pomieszczenia na ciemnie i jest dla mnie problematyczne robienie na filmie. Nie mam dobrego skanera. Nie mam miejsca, gdzie się rozłożyć, bo dla mnie robienie na filmie i skanowanie tego w takim skanerze słabej jakości to nie ma sensu. Ja to bym chciał, może w końcu to nastąpi, że całą ciemnię będę miał i wtedy będzie proces na papier. To wtedy dla mnie to będzie miało sens. Zobaczmy jeszcze tego Pentaxa i niech będzie jeszcze raz. O. Odkręć się tutaj. O. Powiem Wam, że Nikon się trzyma lepiej, grubszy jest trochę, więc jest wygodniejszy w tym uchwycie. Waga jest taka sama. Moim zdaniem, tak jak trzymam, tak po bokach, to waga jest podobna Nikona i Pentaxa. Także dla mnie to jest bardzo podobny sprzęcior. I ktoś marudził, że tutaj Nikon jest bardzo słabo, bardzo słabej klasy ma te wykończenia, ale zobaczcie, ten aparat ma podobne wykończenia, podobnej klasy. Dla mnie, jak tak na nie patrzę i biorę je do dotyku, to są bardzo podobne, z tym, że te są bardziej chropowate. Strukturę mają bardziej taką chropowatą, Nikon ma taką bardziej gładką. I tyle. Dla mnie to jest wszystko podobne w odczuciach, więc nie wiem, skąd malkontenci wzięli, że te plastyki to nie. To nie jest to samo, te okleiny, co tutaj. Jak ja biorę to w rękę, to jest to samo. Bardzo podobne. Jakbym nie wiedział, że to jest bezlustro, to bym nawet nie zorientowałbym się. Wszystko w dotyku jest takie same. Tylko ten aparat jest, Nikon ZF jest grubszy. Tak to brzmi, no to już sobie skręcę. To są moje ulubione aparaciki, które mi kupiła żona, przyniosła. Żona mi przynosi czasami takie gadżety. Ja bardzo lubię ten obiektyw z Pentaxa i za pomocą przejściówki używam go z Nikonami. Z Nikonem Z6 używałem, z Nikonem Z9. Z6 jest dużo lepiej, no bez mniejszy. Ja to używam na spacery, jak gdzieś wychodzę. To ostatnio sprawiłem sobie do tego Nikona tę 40, zwykłą, nie wiem, w stylu tym retro, cena, nie wiem, dobrą promkę na nią, chyba 209 funtów dałem za nową,
Wyszło może niedużo, ale te 50 czy 60 funtów jednak robi różnicę. Można sobie to przeznaczyć na inne cele. W moim wypadku na przykład na cokolwiek innego. 70-200 to bym raczej tutaj nie podpinał. Sigmę jeszcze nie podpinałem, ale mogę dla Was zrobić. Takie trochę dłuższe nagranie będzie. Mam tutaj Sigmę Sport 70-200. Osobiście to ja tego nie widzę z tym obiektywem i ewentualnie jak będę brał na jakieś zlecenie tego Nikona ZF, to on będzie raczej z tą 40 albo z 35 jakąś, albo innym manualnym szkiełkiem. Podepniemy przez FTZ pierwszej generacji tą Sigmę. O. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Robię to pierwszy raz. O, wygląda to tak, powiem Wam, że ogólnie jak włączę, idzie fotografować, dlatego że wspieramy tak, obiektyw jest, główny ciężar ma obiektyw, aparat jest tak jakby doklejony i cały ciężar trzymam na obiektywie i powiem Wam, że daje to radę, że daje to radę. Mam priorytet przysłony i tutaj jedna sekunda czas naświetlania, ale daje to radę. Zobaczymy, jak to z jedną sekundę utrzymam z WR-em. Nie wiem, czy mnie słyszeliście. Pewnie był cienki głos. Zobaczymy, jak to z WR-em otrzymałem jedną sekundę, ale pewnie jest poruszone. Zerknijmy sobie. Tak. Tak. Strasznie poruszone. Nie ma sensu, ale ogólnie da radę robić takim zestawem, bo cały ciężar trzyma się na Sigmie. Sigmę trzymamy, a aparat jest tak, że powiem, doklejony, więc tutaj to daje radę. Nie sądziłem, że będzie tak dobrze się trzymał w rękach, mimo wszystko. No. Tylko że czuję, że jest większy ciężar na lewej ręce. Wyłączymy, a zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak podepniemy Nikona Z9, gdzie ja tutaj mam tamten. O, tutaj mam tego. Odczucia. Nie, no jednak tutaj czuć, że ten aparat jest cięższy i rozkłada się ten ciężar tak, że trzymamy też tutaj i na tej ręce. Więc mimo że zestaw jest cięższy, to ten ciężar się rozkłada inaczej, ale powiem Wam, że nie sądziłem, że da radę tym Nikonem ZF pracować z taką Sigmą. Powiem Wam, że da radę. Jestem zaskoczony. Jeszcze raz sobie podłączę. Nie no. Jestem miło zaskoczony. Całkiem nieźle się to trzyma. Ho. To mnie zaskoczyło. Także nieźle. Ciekawe, jak będzie z Sigmą taką 105, ale chyba ona jest krótsza, to może by być gorzej, ale powiem Wam, że się miło zaskoczyłem. Da radę tym pracować. Bardziej niż bym się spodziewał. Ta 40 wygląda zabawnie. Zobaczcie, nie? Ale zobaczmy, jak Z9 będzie wyglądała. Zobaczmy sobie, tutaj Z9, nie ma tragedii, można ją wziąć Z9 do pracy, tą 40, nie ma tragedii, mam 40, jeszcze chcę kupić tego pancake'a 26 na spacery, Z9 tutaj. Hop, zrobimy. Tutaj 40 wraca do tego ze zestawu. Tu mamy do Pentaxa. Pentaxa schowałem. Dobra, to tak to bierze i wygląda.
Podsumowując to długie nagranie, nie wiem czemu malkontenci narzekają na ten aparat. To jest bardzo świetny aparat i żeby nie ograniczenia budowy i stary styl, tylko żeby to było body od Z6, to byłoby naprawdę rewelacyjnie. Ale dla mnie ten aparat jest bardziej idealny od Nikona Z6, dlatego że powiem wam, że byłem w Polsce, nawet gdzie w Polsce są bardziej ludzie agresywni, jak ktoś robi zdjęcia, niż na przykład w UK, tam się bardziej biorą i rzucają. I chodziłem z tym aparatem, będąc na wózku, bo wiecie, ja trochę choruję. I na przykład będąc na wózku, już wzbudzałem zainteresowanie. A no, ten aparat nie wzbudzał takiego zainteresowania i spokojnie mogłem robić zdjęcia. Więc do streetu, do spacerów, do robienia zdjęć w restauracjach, czy w wagonach, pociągach. Rewelacyjny sprzęcior. AF jest rewelacyjny. Tutaj jedyne, do czego się można przyczepić, to... Do czego tu by się można przyczepić? A! Wiem, do czego się można przyczepić. Dlatego, że nie ma ładowarki w zestawie. Ekologia. I dla ekologii nie dodają nam ładowarki, nie? W zestawie. Musimy ją zamówić dodatkowo, czyli zapłacić za drugi karton, opakowania, plastiki, więc dla ekologii podwajamy ilość kartonu i zciętych drzew. No, ale tak to wygląda. Tak właśnie wygląda walka z ekologią. Kończymy. To tyle. Zapraszam was serdecznie na następne filmy, może niebawem będą, jak to się mówi, z serii Fotograf z balkonikiem. Pada, jest bardzo brzydko, więc nie nagrywamy, nie chodzimy nigdzie, ale mam nadzieję, że to się szybko zmieni. To tyle, trzymajcie się, do zobaczenia.